Ile masz lat? 21. A rano, jak jesteś nieumalowana? 15. No i bardzo dobrze. Jesteś gotowa? Nie wiem. Powinnam powiedzieć najpierw chyba dzień dobry, cześć czołem. Dzień dobry, cześć czołem. Witam się z wami po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj trochę inny odcinek. Będą to odpowiedzi na wasze pytania, które zadaliście mi na Instagramie, za co serdecznie dziękuję, bo dzięki temu w ogóle ten odcinek może powstać. Niby będę ja, ale za kamerą jest mój wspaniały Mateusz, który będzie czytał mi pytania, bo wiecie, to będzie taki interview. Jeśli na cokolwiek nie odpowiem wystarczająco wyczerpująco, możecie się dopytać na dole. I co, Mateusz, zaczynamy. Jesteś gotowy z pytaniami? Tak jest. Dobra, lecimy. Kluśnij. Dobra, gotowa. W ogniu pytań, Zuzanna Gardocka. Jak znalazłaś pracę, czy długo szukałaś i jakie zarobki? Pracy długo nie szukałam, a raczej ja nie szukałam jej w ogóle, bo znalazł ją mój ukochany, wspaniały, siedzący za kamerą Mateusz. Ja. To on, dokładnie. Ale tak, jeśli chodzi o pracę, było to kwestia trochę przypadku, a trochę jego ciężkich starań, ponieważ tutaj pracuję u rodziny, przyjaciela Mateusza. Widzieliśmy, że szukają tutaj co roku kogoś do pracy, więc Mateusz zarzucił pomysłem, że może przyjedziemy, może to ja pójdę do pracy. Od słowa do słowa jakoś nam się udało być tutaj. Średnie zarobki w Grecji to nie jest żadna tajemnica, to jest od 700 do 1200 euro. Ja się mieszczę gdzieś tam w połowie i myślę, że każda inna praca sezonowa czy niesezonowa tutaj będzie wyglądała podobnie. Plus tipy, które wiadomo, różnią się od restauracji do restauracji. Tutaj są całkiem spoko, bo jednak jest to piękne miejsce i przyjeżdżam piękne tutaj... Piękne kelnerki, kelnerka. Czy mieliście już nagrane prace przed wyjazdem? Dzięki temu, że wszystko załatwiał Mateusz, no to tak, mieliśmy. Ja przyjechałam na gotowe, do gotowego mieszkania, więc tak naprawdę on zrobił wszystko, a ja tylko powiedziałam, tak, jadę, jestem gotowa. A ja pracę miałem i mam tą samą i być może będę miał ją nadal. Pracę mieliśmy nagrane, tak. Ja miałam, nie wiem czy nagrane to jest dobre słowo, Było załatwione, Mateusz pracuje dalej zdalnie. Ja pracowałam w restauracji, było wszystko ustawione, gdzie jedziemy, na ile, po co. Było dobrze. Are you gone? Wietrze? Czy najpierw była przeprowadzka, a potem szukałaś pracy, czy najpierw znalazłaś pracę? To się wiąże z poprzednim pytaniem, więc wszystko było ustalone już przed przyjazdem, ponieważ mieszkanie mam pracownicze, to musiałam mieć wcześniej pracę, żeby mieć to mieszkanie. Dlatego jakby mieszkanie to jest dodatek do tego, że ja tutaj pracuję, co wygląda mniej więcej tak samo w każdej innej knajpie i pracy sezonowej. Przyjeżdża ktoś do pracy, dostaje mieszkanie i jest to mieszkanie po prostu takie pracownicze dla pracownika. Od czego trzeba zacząć, jeśli chce się taką przygodę? Na co się przygotować? Na pewno przygotować się na zapierdziel, przepraszam. Tu wstawimy może trzy kropki? Nie wiem, jeszcze raz. Na pewno na dużo pracy, dużo ciężkiej pracy, bez dnia przerwy, bo z tego co rozmawiałam z innymi, każda praca sezonowa tutaj wygląda tak, że pracujesz 7 dni w tygodniu bez przerwy i jest to ciężka praca. Na co się przygotować? Na wyzwanie, na nową przygodę, poznanie nowych ludzi, nowego świata. Tym bardziej jak przyjeżdżacie z Polski, no to jest trochę przeskok. Zdecydowanie fajna przygoda i na temperaturę, tak. Jak ktoś nie jest przyzwyczajony do ciepłej temperatury jak ja, początki bywają ciężkie i lubię słonko na tydzień na wakacjach, ale po tym jak się tutaj mieszka dłużej, to bywa uciążliwe jednak i tym bardziej praca w upale jest nieciekawa. Skąd pomysł na przeprowadzkę? Znaliście to miejsce wcześniej? Ja nie. Ja nigdy nie byłam wcześniej na Korfu. Mateusz bardzo dobrze znał Korfu, myślę. Tym bardziej jak tu przyjechałam, to zobaczyłam, że zna to miejsce. Był tutaj wcześniej na animacjach jako animator i też na wakacjach. Dzięki temu padł wybór na Korfu, bo właśnie tutaj jakieś tam znajomości były. Trochę jak drugi dom, a więc teraz i nasz wspólny. Nasz wspólny, tak. Ja stałam się teraz jego częścią, bo myślę, że poznałam tych ludzi i też mnie przyjęli jak swoją, bo byłam Mateusza, więc to od razu. Byłam Mateusza, jestem twoją własnością. Jestem, tak, powiedzmy. Jeszcze się nie mamy dość. Dlatego w Korfu, bo Mateusz znał Korfu. Ile kosztuje wynajem mieszkania na Korfu? Szczerze mówiąc, ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Nie wynajmuję takowego mieszkania, bardziej mam pracownicze mieszkanie, czyli płacę tylko jakąś tam małą część tego, co powinnam. No powiem wprost, 150 euro miesięcznie. Podobnie wygląda to w innych miejscach, jeśli przyjeżdżacie do pracy i chcecie mieć mieszkanie jako pracownik. Jeśli chodzi o wynajmowanie mieszkania takie bez pracowania, bez pracy, tak, no to zależy to pewnie od tego, gdzie chcecie mieszkać, bo inna będzie cena w takiej małej wiosce jak nasza Chlamotiana, inna cena będzie na plaży, inna cena będzie w Corfu Town. No to zależy, czyli wielkie ogólne słowo. Także ja nie wiem, może Mateusz, może ty wiesz. Co
co? Jeśli chodzi o Korfu i pracę tutaj, to tak około 200-250 euro jesteście w stanie znaleźć mieszkanie, jeśli pracujecie jednocześnie w tych małych wioskach turystycznych. Jeśli chcecie mieszkać w Korfu Town, czyli w stolicy, to już faktycznie ceny są wyższe i tutaj musicie się szykować na wydatki rzędu 500-700 euro za mieszkanie. No więc tak to wygląda. Czy wyobrażacie sobie taką podróż z dzieckiem? Ale w sensie, że teraz miałabym mieć dziecko. Ze swoim czy z czyimś? No właśnie, z naszym, z cioci, wujka. Generalnie nie planuję teraz mieć dzieci, Mateusz myślę też nie. Biorąc pod uwagę, że nasza praca się tak rozjeżdża, to jakby przyjechał ktoś tu w podobnej sytuacji, to znaczy, że Mateusz pracuje rano, ja pracuję wieczorem, no to można by się wymieniać teoretycznie opieką nad dzieckiem. Wymienić się dzieckiem. Tak. Wtedy już w ogóle nie mielibyście czasu wolnego i praca 7 dni w tygodniu z dzieckiem to raczej słaby pomysł, ale generalnie przeprowadzka na wyspę z dzieckiem jak najbardziej. Spoko. Czego oprócz tofu brakuje ci tutaj najbardziej? Poza tofu. Oczywiście, jeśli chodzi o nie, osy. Nieważne. Jeszcze raz. Poza tofu, oczywiście przyjaciół rodziny. Ale ostatnio zaczęłaś mówić o jedzeniu. Drugie nagranie zmieniłaś już na przyjaciół. Widzisz, bo wtedy się nauczyłam na błędach. Dobrze. Jeśli chodzi o takie rzeczy, wiadomo, życiowe, no to brakuje mi przyjaciół, rodziny, brakuje mi mojego miejsca, czystego mieszkania, gorącej wody w kranie i działającego kibelka. Ale jeśli chodzi o takie rzeczy bardziej fizyczne, dużo wegańskich rzeczy, których nie ma tutaj w sklepach, a ja uwielbiam typu jakieś jogurty sojowe, sojowe mleczka i tym podobne przetwory. Mojej siłowni mi brakuje jak cholera, bo siłownia tutaj to jednak jest... Dynamic Gym Korfu, nazwa mówi sama za siebie. Bardzo oldschoolowy gym i jest wszystko fajnie, super ekipa, ale to nie jest Total Fitness z Białołęka, gdzie mam swoich ludzi, gdzie mam swoje ciężary, przestrzeń i jakby motywację do działania. No, brakuje mi spełniania się w swoich pasjach. Jakby mogłabym wymieniać dużo rzeczy, których mi brakuje, ale też mam tutaj dużo rzeczy, których nie mam w domu, więc punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. I skończę to w ten sposób. Zuzia po kolejno. Prostu. Yes, please. Coś się? Tak, bo muszę poprawić koszulkę, bo mi podleciało. Chciałem sobie tego, dobra. Weź. Polka zero, wiadomość. Tylko. Czy są boiska do mojej siatkówki na piasku? Czy to było pytanie od picia? W piciu oczywiście, że tak. Są, tylko nie wiem, czy jesteś w stanie grać w piłkę siatkową na piasku, który ma, nie wiem, ze 40 czy 50 stopni, bo generalnie tak mniej więcej wygląda chodzenie po piachu, jakbyś miał sobie poparzyć stopy. Myślę, że teraz to już trochę lepiej, jak we wrześniu, jest trochę chłodniej, ten piasek nie jest tak nagrzany, to się da. Nie, no to tu był taki upał, że musiałbyś mieć cały czas, jak Mateusz powiedział, kogoś, kto ci polewa boicho, cały czas leje wodą, żeby trochę schłodzić ten piasek, bo inaczej to naprawdę nie da się chodzić po piasku. Dlaczego nie miałaś dnia wolnego? Dobre pytanie. Sama chciałabym dowiedzieć, ale generalnie no tutaj są bardzo, mam wrażenie, zacofani, jeśli chodzi o etos pracy. Etos pracy. Etos pracy. Tego nie było. Grecja jest trochę zacofana. Nie znają wielu rzeczy, wielu opcji się boją nowoczesnych. Boją się tak samo szczepionki, tak samo boją się dawać dzień wolny i wprowadzać obcych ludzi do pracy. Dlatego na przykład ja pracuję w miejscu po znajomości i na przykład nikogo z zewnątrz w ogóle nie chcą zatrudnić. Jest wiele takich małych pierdół, których można by się czepiać, ale po prostu tak tutaj jest. Masz 7 dni pracy, przyjeżdżasz na sezon, pracujesz 7 dni w tygodniu i tyle. Jak dużo walizek zabrałaś ze sobą? Dwie. Jedną dużą, 20-kilową, jedną małą, podręczną. Mój worek, który nazywany jest torebką, ale wygląda jak wielki worek. To tyle. Chciałabyś pojechać jeszcze raz? Szczerze? Nie. Chyba, że ktoś by mi powiedział, że będę pracowała nie 7 dni w tygodniu, tylko na przykład 5 albo 6, albo że bym mogła mieć możliwość dnia wolnego, jak się źle czuję, to może. Ale szczerze, raczej wątpię. Już chcę iść swoją drogą, rozwijać się w tych obszarach, w których ja chcę się rozwijać, a to jest jednak praca, gdzie przychodzisz, robisz, wychodzisz. Więc nie masz za dużego wpływu na to, jak to wygląda. I ja po prostu już się w tym nie czuję dobrze. Jak wygląda Korfu w czasie pandemii? Czy można normalnie podróżować i zwiedzać? Jak najbardziej. Jedyna różnica jest taka, którą myślę odczuwamy wszyscy także w Polsce, czyli trzeba mieć maseczki w wielu miejscach. W jakichś sklepach, w aptekach, jak wchodzicie do zamkniętego pomieszczenia, tak jak w restauracji, na zewnątrz możecie siedzieć bez maseczek, ale wchodząc już do środka musicie mieć maseczkę. I w wielu miejscach teraz trzeba także pokazywać na przykład dowód szczepienia lub tego quick testa. Osy! Przepraszam, boję się ich. Trzeba mieć maseczki, trzeba pokazać test na COVID albo dowód szczepienia i tyle. Narkotyki, alkohol, kobiety?
Ja wiem, od kogo jest to pytanie. Serdecznie pozdrawiam, Miku. Nie wiem, nie znam. Można kupić CBD w sklepie bez problemu. Jeśli to uważacie za narkotyki, to tutaj jest dostępne jak papierosy. Kobiety, jak widać, są na plaży, często gołe. Co tam jeszcze było? Alkohol? No jak najbardziej. W ilościach zdecydowanie nadmiarowych. Dobra. Zuzia, a ciężko było wytrzymać z Matim 3 miesiące? Jak dałaś radę? Czy to jest pytanie od Ciebie? Tak, ostatnie. Dałam radę. Jestem szczęśliwa, dalej żyję. Wszystko było super. Wiadomo, brakowało trochę takiego czasu razem. Nasze prace się bardzo rozjeżdżały, ale dalej Cię kocham. Dalej się cieszę, że tu jestem. Nie mam ochoty Cię zabić. Było wszystko dobrze. Więc tak, nie mam Cię dość. Na ten moment to tyle z Waszych pytań. Oczywiście, jeśli mielibyście jakiekolwiek inne, to zadawajcie je czy tutaj na dole, czy na Instagramie, czy gdziekolwiek Wam się podoba. Ja chciałam Wam serdecznie podziękować jeszcze raz za oglądanie i chciałam zaprosić tu mojego Mateusza. Mateusz, chodź tu. Brawo Ty, mój kameraman. I co? Widzimy się w następnym odcinku. Bardzo Wam dziękuję jeszcze raz. Po raz nie wiem, który za oglądanie, że tu jesteście, że oglądacie, że jeszcze nie wyłączyliście, to brawa dla Was. Nie zapomnijcie zostawić łapek w górę. Zasubskrybujcie mój kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. I widzimy się w następnym odcinku. Hejka!